Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku P&P, czyli pytania i podpowiedzi. Kolejne pytanie zadaje Aneta. Co jest ważniejsze, dobre uczynki czy modlitwa? Krótkie pytanie, domagające się krótkiej odpowiedzi, ale znów się obawiam, czy to będzie możliwe, żebym ja krótko odpowiedział. Początkowe odcinki P&P były dość krótkie, a potem coraz dłuższe. Nie wiem, czy to jest z tego powodu, że zbyt dużo przestaję z ojcem Adamem Szostakiem. Kto z kim przestaje, takim się staje. On nie umie chyba mówić krótko. Ja się bardzo starałem, ale chyba ciągle mi się też wydłuża. Nawet teraz, że się tłumaczę i gadam, to też mi chyba ten odcinek niestety niepotrzebnie, czy potrzebnie, wydłuża. No jest jak jest. Co jest ważniejsze? Czy można na to pytanie wprost odpowiedzieć? Nie? Nie ma modlitwy, nie ma wiary bez uczynków, ale też nie ma uczynków, Bożych uczynków, według Bożego zamysłu, bez modlitwy, czyli bez spotkania z Panem Bogiem. Najkrócej mówiąc, modlitwa potrzebuje uczynków, a uczynki potrzebują modlitwy. Co jest ważniejsze? Co jest pierwsze? Zwykle zaczynamy od modlitwy. Mistrzowie duchowi najczęściej mówią, zacznij od modlitwy. Nim zaczniesz coś robić, najpierw rozeznaj, czy to, co zamierzasz robić, jest wolą Pana Boga. Żebyś nie robił na darmo, bo wiemy, że nawet dla Pana Boga można robić, ale to, co ja sobie wymyślę, to jest robienie na darmo. Zużywanie własnych sił, ale nie ma to nic wspólnego z Panem Bogiem. I potrafimy tak. Nie? Nie modląc się, nie mając relacji, więzi, nie będąc w dialogu z Panem Bogiem, nie spotykając się z Nim, możemy robić mnóstwo rzeczy, ale może się okazać, że to Panu Bogu do niczego jest niepotrzebne, żeby się czasami też nie okazało, że to jest przeciw Panu Bogu, to co wymyślamy i sobie robimy, wcześniej nie mając z Nim kontaktu, czy z Nim nie rozmawiając. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że uczymy się cały czas słuchać Pana Boga, jakoś odbierać Jego natchnienia, Jego wolę jakoś próbować odczytywać, czy bezpośrednio na modlitwie, czy jakoś w dialogu z innymi braćmi, siostrami w wierze, którzy pomagają nam rozeznawać. Oczywiście nie zaraz wszystko wiemy, nie? Ale to warto mieć zawsze w tyle głowy, że nim zacznę coś robić, jeżeli chcę to robić dla Pana Boga, na większą chwałę Boga, warto robić to z Panem Bogiem. Nie? Zawsze warto przynajmniej w jakimś akcie krótkim zaprosić Go do tej pracy. No ja często na szczęście spotykam takich ludzi, którzy nim zaczną coś robić, na przykład najpierw się przeżegnają albo powiedzą Panie Boże prowadź, nie? Albo Panie Boże pobłogosław, albo no, jakąkolwiek inną formułę, którą się posługują, żeby razem z Bogiem zacząć to, co chcę robić. Niestety bardzo często widzę też, że ludzie się modlą, nawet długo, nawet intensywnie, ale to się w ogóle nie przekłada na działanie, że się kończy na modlitwie, że się kończy na słowach, które potem okazują się puste. To zawsze mi się przypomina ten dialog z jednym z naszych starych ojców, który mówił, znów chciałbym pojechać do Ziemi Świętej. Czy ojciec już był w Ziemi Świętej? Nie, już raz chciałem. Że często na chceniach, na słowach, na myślach się kończy. Ja nawet wiem, co mam robić. Rozumiem, jak to jest ważne, ale nie zaczynam tego robić i zostaję z niczym. I ci, którzy na to patrzą, mogą mieć słuszne pretensje. Jakże często słyszę, że ktoś tyle się modli, znaczy ktoś mówi tak, a ta moja żona, ten mój mąż, czy ktokolwiek tyle się modli, a na nic to
się nie przekłada. Czy nie wiem, z naszej półki tutaj tyle filmików ogląda właśnie Nowaka, Szustaka, Jędrzejewskiego, Zamorskiego, czegokolwiek innego, z innych też zakonów, prawda, Pawlukiewicza słucha, kogokolwiek tam innego, tylko że nic się nie zmienia w życiu. Nie? Czyli się nie przekłada na uczynki, nie przekłada się na zmianę. I wtedy tak naprawdę no to jest znak, który ośmiesza, czy jakoś poniża, czy robi karykaturę z modlitwy, że niby się modlisz, niby się z Panem Bogiem spotykasz, a to w ogóle się nie przekłada na działanie i tym samym ta modlitwa zostaje jakoś ośmieszona czy poniżona. Jednego i drugiego bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy modlitwy, bo jak to się mówi, bez Boga ani do proga, ale też potrzebujemy działania, żeby widzieć owoce. Więc to słowo ma się stać ciałem. Jezus też to mówi, że słowo, które wypowiada Bóg, nie? Spada na ziemię jak deszcz i nie powraca z powrotem, dopóki nie uczyni tego, co zamierzało, dopóki nie spełni swojego posłannictwa. I jeżeli ja wypowiadam słowo, jeżeli ja się modlę, to ono ma się stać ciałem. Jeżeli się nie staje ciałem, zawsze warto wracać do Pana Boga i prosić o światło, i prosić o rozeznanie, co tu jest nie tak. Nie? Owszem, czasami Pan Bóg pozwala mi na modlitwę, a nie pokazuje mi owoców. Ale jeżeli doświadczam pokoju w sercu i że wszystko jest tak, jak ma być, nie? To nawet jak nie widzę, to nie rodzi to w innych niepokoju. Ale jeżeli tak jest, że ja się, nie wiem, zadowalam tym, zgadzam na to, że ja tu się modlę godzinami, a to się w ogóle na nic nie przekłada, warto wzbudzić w sobie wątpliwość i pytanie, z którym trzeba pójść do Pana Boga, by też o tym porozmawiać. Dlaczego to się nie wydarzy? Dlaczego to nie działa? Co ja robię nie tak? Albo co nie tak wygląda? Bo może ja wszystko robię dobrze, tylko coś nie działa. Gdzie tu jest błąd? Nie? Każdy normalny człowiek jakby na to liczy. Jak sieje ziarno rolnik, to chce, żeby mu wyrosło. Jak mu nie rośnie, to ma słuszne niepokoje. Nie? Tym samym, jeżeli ja modlę się, a nic z tego nie wynika, mogę mieć słuszne niepokoje. Z którymi idę gdzie? No do Boga, nie? Który jest tego źródłem. Może już rzeczywiście za dużo o tym gadam, więc będę lądował. Co jest ważniejsze? Co jest pierwsze? Modlitwa czy działanie, czy uczynki? Nie wiem. Pierwsze, ważniejsze. To i to jest ważne, to i to jest potrzebne, bo jedno z drugim się dopełnia. Jedno drugiego potrzebuje. Tak w moim przekonaniu Pan Bóg to skonstruował. Starajmy się na nowo w tym odnaleźć. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej.